Cześć moi drodzy, z tej strony Farel i witam w kolejnym odcinku z gry Last Day on Earth Survival. Jesteśmy świeżo co po aktualizacji 1.7.8, w której wprowadzili płeć żeńską. Jestem mega ciekawy, jak ta postać wygląda, także teraz poleci intro, macie czas zostawić łapeczkę w górę i zaczynamy, yo! Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Dobra moi kochani, sprawdźmy na samym początku, co pisze sam Kefir na temat aktualizacji. What's news? Teraz możesz zmienić swój wygląd, długość włosów lub skóry bez problemu. O. Wreszcie możesz grać jako kobieca płeć. Super. Kolejny punkt. Sometimes dealer. Czasami dealer skontaktuje się z tobą przez radio i poprosi cię o pewne rzeczy, aby zawrzeć umowę. Czyli teraz będziemy wyszukiwali na przykład ridersów poprzez radio lub też kod do bunkru alfa, no i czasami może się odezwać dealer. Czyli jesteśmy na plus z energią. Nie będziemy musieli iść do dealera sprawdzić, co on od nas wymaga, tylko po prostu staniemy tą informację w radiu. Mi się wydaje, że to jest spoko opcja. I ostatni punkt to increased change, zwiększona szansa na czyste pudła spadające z lokalizacji Floppy with the Coordination. Floppy with the Coordination, jeszcze raz przypomnę, to jest lokalizacja, którą możemy zdobyć poprzez otwieranie przez dyskietkę w bunkrze alfa. Kiedy wykonujemy bunkier na hard modzie, dostajemy taką dyskieteczkę, wkładamy do komputerka, otwieramy i mamy przez 12 czas, żeby wykonać ten event. Tak, ja taką dyskietkę posiadam, także dzisiaj sobie wykonamy jeszcze tego questa. Dobra, logujemy się do Last Day'a. I sprawdźmy, jak wygląda postać damska. Okej. Coś się tutaj zmieniło? Nie, emotki się nam niestety nie zmieniły. Albo niestety, po co ich tych więcej tak naprawdę, tych emotek? Okej, z pewnością trzeba kliknąć plecak, żeby zmienić płeć. Tak, jest możliwość zmiany płci. Okej, zobaczmy, jak to wygląda. No jest nas ziomuś, mamy skin color, kolor skóry. Ile rodzajów skóry? White man, taki mulatek, no i black man. No okej, trzy rodzaje skóry. Nie ma Meksykanina, że tak powiem. Okej, my jesteśmy biali, no to pozostańmy może biali. Następnie hair color, ale zanim do hair coloru przejdziemy, mamy hairstyle, czyli wygląd włosów. Teraz jesteśmy łysi, dobra, kolejny. To jest tak a la Justin Bieber hair. Dobra, spoko. Tutaj mamy... no coś jak ja. Niby na Farela, tak krowa lizła, nie? W czachę, ale nie do końca. Okej, dalej. Tutaj tak bardziej na Irokeza. Na Irokeza. No, też spoko moim zdaniem. I następna fryzurka z takim lokiem, przedziałkiem. No... nie wiem, do kogo porównać, napiszcie w komentarzu, pewnością coś głupiego wymyślicie, jestem mega ciekaw. No i mamy kitkę, teraz taka kitka na półgłówka jest bardzo modna, zwróciłem uwagę, ale ja tak niestety obcinał się nie będę. Dobra, przejdźmy teraz, a jak widzisz jeszcze możemy ustawić brodę. No okej, broda, a ile opcji brody? Jedna opcja brody, no okej, no to przejdźmy teraz do płci żeńskiej. O kurde. Ona troszeczkę tak z twarzy. A, bo ona kolano. Jaki tyłeczek, ty. Ona kolano tego. Jest na kolano obcięta. Twarz troszeczkę taka jak predator. Dobra, sprawdźmy fryzurę. Co ona tutaj ma? Kita standardowa. No okej. Tutaj dłuższa kita. No też spoko. Taka japońska. Aha, na półgłówka. No dobra, na półgłówka. Dalej. Kurczę, nie wiem, do czego to porównać. Możecie również napisać w komentarzu. No i... o kurde, to taka bardziej imu, taka emo, nie? Coś mi się wydaje. No i jeszcze jedna opcja jest... nie, to tu jest taka japońska, koreańska. No dobra. A tutaj na boczek. No spoko, nie? To czekajcie, chyba sobie zrobimy tą skitą najdłuższą, nie? Najładniejsza będzie. No i co mamy? Czerwone włosy. O, niebieskie włosy. A nie sprawdziliśmy u mężczyzny włosów. Dobra, zaraz sprawdzimy. Czarne. No i white. Lub złote. Dobra, to jest nasza złota dziewczynka, więc niech ma złote włosy. Niestety brody jej nie możemy przyprawić. Okej.
Aha, zaakceptowałem i gra się minimalizuje i pojawia na nowo. No dobra. No dobra, niech będzie. Troszeczkę sobie gierkę podgłoszę. Dobra, i sprawdźmy teraz, jak wygląda dziewczynka nasza. Ściągnijmy jej hełm. Aha, nie buguje się gra, fajnie to wygląda. A w hełmie? Kitka też przez hełm nie wystaje. No spoko. Zbroja, jak ściągniemy. O, to teraz taka jest z Tomb Raidera, nie? A tutaj jakbyśmy ją nago poganiali. Jak to w ogóle wszystko wygląda, jak to biega? Patrz, jak się za nią rajdersi oglądają, wariacie. A ciekawe, czy emotki działają. Macha nam? No siemanko, macha. Dobra, a tą kurtkę gubierze? O, teraz spoci. Taka kurtka jest naprawdę spoko. Mi się najbardziej podoba właśnie ten wygląd, ta kurtka. A sprawdźmy teraz, jak wyglądała ona by ze Scarem. No to teraz to jest bandytka. Tylko, że ej... Moi drodzy, nie mam... A są spodnie, myślałem, że zgubiła gdzieś spodnie. A maska, jak będzie wyglądała maska gazowa na twarzy? Czy kitka jest? Nie buguje się kitka, spoko, patrzcie, kitka normalnie wchodzi, jest nawet pasek z tyłu za głową. Także spoko. Odłożę sobie bilety, ponieważ w bunkrze alfa i tak już mam otworzone skrzynki. To mam takie jajeczka eventowe, które damage mi zwiększają. Okej, moi drodzy, czyli to mamy sprawdzone. Tu sobie bronię odłożę, ten SWAT armor też, że mi to nie wadziło. Okej, kilka broni jest, to mogę też odłożyć Akara, tego wystrzelamy do końca. No i dobra, to teraz możemy się udać do bunkru, zrobić Flappy with the Coordination. Słuchajcie, moi drodzy, w międzyczasie zobaczyłem, że Tactical Cap została zmieniona, jest taka teraz bardziej damska? Krótszy ten daszek, okularki są tak bardziej wyraźnie na tej czapce. Fajnie to wygląda, naprawdę, podoba mi się. I chciałem wam jeszcze pokazać, jak będzie wyglądała kobieta w całym tym seciku, kiedy będzie się udawała na strefę zimową. Taka, wiecie, komando foczka. Komando foczka, a jak będzie wyglądała z miniganem? No, kozacko, naprawdę kozacko to wygląda, ale najbardziej tak mi się podoba cały ten secik. Nie wiem jak wam, ale mi się najbardziej podoba. Patrzcie, jak ona teraz wygląda. Rewelacja, rewelacja. Po prostu postarali się z teksturkami. I w ogóle mój czoperek do niej pasuje tak. Perfekto. Perfekto, ale słuchaj, wariatko ty moja, zostaw tego minigana, bo jesteś powolna przez niego. Teraz sobie pójdziemy, otworzymy Flappiego. Dobra, teraz pójdziemy sobie, otworzymy questa z dyskietką, że tak powiem. Otworzymy, mogę tak powiedzieć, nie? Tutaj wkładamy dyskieteczkę. Jak ktoś by nie wiedział, to nam się koordynacje pokazują. No i po prostu wracamy. Jestem jeszcze mega ciekawy, taka trochę głupia myśl, ale jak ta dziewczyna się wypróżnia w Last Day'u? Jak sika, szczerze powiedziawszy. Jestem mega ciekawy, zaraz sobie zobaczymy. Tylko czy ja... aha, nie mam tiketów, a nie wiem, gdzie mam wodę. Dobra, ja zorganizuję zaraz jakąś wodę i się sami przekonamy. Jak widzimy, ta strefa się nam pojawiła... Łożesz ty pierunie, co tak daleko? 62 energii będzie mnie kosztowała. Zazwyczaj się pojawia gdzieś tutaj blisko między tą chatką tego gościa, laskiem, a tym laskiem tutaj na środeczku. Dobra, ale mam nadzieję, że spadnie nam coś ciekawego, ponieważ jedną skrzynkę zarażoną, mordziaty, jeden z drugim już mam na czoperku. I jak trafi się znowu zakażona skrzynka, no to nie będę miał jak jej przetransportować, będę musiał tą zawieźć na chatę. No i z powrotem po nią przyjechać. Dobra, zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie zwykła możliwość otwarcia skrzynki. No, jesteśmy na miejscu. Mamy pierwszego zombiaczka. No i niestety skrzynka jest zakażona. Kurczę, no i co ja mam teraz zrobić? Przenieśmy ją w kierunku motora, ale widzimy, ona mnie rani, ta skrzynka. Kurczę! Niedobrze, bo w Acid Bat ja teraz trzymam rzeczy, dlatego tych skrzynek nie czyszczę. Z prostego powodu, że podczas rajdowania u rajdersów, czy coś, rajdersi mnie zabiorą rzeczy z Acid Bat, dobra? Can't be placed there. Dobra, mordeczki. No to odłożę sobie skrzyneczkę tutaj, ja sobie po nią później wrócę. Ej, ej, ej. Zostaw ją.
i jedziemy ogarnąć jakieś pićku. Dobra, moi drodzy, szukam jakiejś wody, bo miałem 20 puszek. Ona zjadła 20 puszek i nawet jej się nic nie zachciało. To czyli musimy dorwać jakieś piwko. No chyba, że usunęli możliwość płci żeńskiej oddawania pipi, że tak powiem, pipi. Okej, bunker alfa wyczyściłem, także szybciutko nam pójdzie. Tam nie otworzyłem kilku skrzynek, czyli prawdopodobnie gdzieś tutaj może być piwko. W której skrzynce, mam nadzieję, że zaraz szybciutko znajdziemy, żeby nie tracić czasu antenowego, a was nie zanudzać. To może w międzyczasie przypomnę, żebyście zostawili łapeczkę w górę, bym był zadowolony. Zazwyczaj piwko pojawiało się gdzieś... Tu było wypite. O! Tutaj zazwyczaj jest jakaś woda lub jakieś piwko. Sprawdźmy. No i pięknie, mamy 3 piwka. Zjedzmy jeszcze sobie baked beansy. No i dobra. Jestem mega ciekawy, gdzie są światła reflektorów. Tutaj, o. Jak to będzie wyglądało? Uwaga, pomachajmy pierw. Siemanko, siemanko. Albo nie. Dajmy ręce do góry. Hände hoch, okej. Okay. I... O. O, zachciało się koleżance i uwaga. Nie, 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 tu nie. Tu proszę, proszę panią, gdzie światełko świeci. Nie. Tu nie mogę tutaj się odlać, bo inne opcje mi się zaznaczają. Otworzenie na przykład moich zwłok lub tamtego śmietnika. Dobra, teraz to powinno wyjść, uwaga. No lej, powiedziałem. No nie mam pytań, o co chodzi? Przykuc zrobiła słowiański. Na grubemu na twarz? Nie bądź taka, koleżanko. Dobra, jeszcze raz. Mamy jeszcze 2 piwka. Mamy 2 opcje. Uwaga! Jest mi za siebie wstyd. Bezbłędne. Bezbłędne. Dobrze, moi kochani, to było na tyle z recenzji płci żeńskiej w grze Last Day on Earth Survival. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał. Trzymajcie się, cześć!